Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. Joanna Staniszcz-Cebula, a ze mną jest prezydent miasta Racibórz, pan Dariusz Polowy. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Spotykamy się tutaj dzisiaj, aby rozpocząć nowy cykl wywiadów z prezydentem miasta. Podczas tego cyklu prezydent będzie odpowiadał na pytania zadawane przez Państwa. Czy to podczas spotkań prezydenta z mieszkańcami w poszczególnych dzielnicach, czy w formie tradycyjnej kierowanej do Urzędu Miasta, a także liczne kwestie pojawiają się w przestrzeni internetowej. Dzisiaj chciałabym z prezydentem porozmawiać na temat dróg. Panie prezydencie, mieszkańcy z jednej strony, chociażby podczas spotkań prezydenta z mieszkańcami w dzielnicach, domagają się kolejnych remontów, kolejnych dróg, no ale z drugiej strony skarżą się na uciążliwości związane z tymi remontami. Jak miasto się do tego ustosunkowuje? Drogi są kluczowym elementem naszej aktywności. W ostatnich latach miasto Racibórz przeznaczyło na ten cel rekordowe kwoty. Prawie 100 milionów złotych. Ale też trzeba jasno powiedzieć, nadrabiamy wieloletnie zaległości, ale nadrabiamy je w sposób bardzo intensywny. Trzeba wskazać na to, że prace, które prowadzimy z jednej strony mają na celu poprawę komfortu codziennego funkcjonowania mieszkańców, ale z drugiej strony poprawę bezpieczeństwa. Każdy z nas widzi doświetlone przejścia dla pieszych, każdy z nas widzi nowe odcinki ścieżek rowerowych, a to wszystko jest poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg. Panie prezydencie, muszę pana zapytać o remont ulicy Rybnickiej, bo to wokół niego dość sporo kontrowersji narosło w ostatnim czasie. Co w tym temacie chciałby pan przekazać mieszkańcom? Tu trzeba na samym początku podkreślić to, że zadanie pod tytułem ulica Rybnicka to nie jest standardowy remont. To jest gruntowna przebudowa tej drogi. Wiąże się to z wymianą wszystkiego, co jest pod asfaltem. To jest nie tylko ta równa powierzchnia asfaltu, która wszystkich nas później cieszy, ale to jest wymiana podbudowy, wymiana wszystkich sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, odcinków sieci energetycznej, ale też budowa nowych przyłączy. Przecież dzięki tej przebudowie firmy, które tam dotychczas funkcjonują, dopiero uzyskały dostęp do kanalizacji. Są działki, które będą teraz wykorzystywane w celu biznesowym, tylko dlatego, że dzięki tej przebudowie pojawiły się nowe przyłącza sieci wodociągowej. Ale to jest jakby jeden poziom, o którym możemy mówić, a drugi poziom to jest poprawa bezpieczeństwa. O tym nie należy zapominać. Nowe chodniki, nowe ścieżki rowerowe, nowe zorganizowanie ruchu, dzięki któremu zdecydowanie będzie tam dużo, dużo bezpieczniej, ale też i dużo bardziej komfortowo. To chyba się wiąże z ogromnymi nakładami finansowymi, a właśnie o środki finansowe chciałam pana zapytać. Jakie miasto Racibórz przeznacza kwoty na infrastrukturę drogową? Sama ulica Rybnicka to jest wydatek rzędu 23 milionów. Tyle wyszło po przetargu, ale 18 milionów to są środki zewnętrzne, 5 milionów nasz wkład własny z budżetu miasta. I w podobny sposób realizujemy, czy to przebudowy dróg dojazdów do pól, tego ruchu rolniczego, czy dróg lokalnych. Sięgamy i po środki z poziomu województwa i z poziomu centralnego. Staramy się, aby każda złotówka, którą wydajemy z budżetu miasta, miała przynajmniej drugą złotówkę środków zewnętrznych, jeśli nie więcej. Warto też podkreślić, że dokładamy się do każdej inwestycji powiatu, który robi drogi, które do niego należą. W naszym wypadku jest to ulica Kościuszki, kolejowa, Łąkowa, dalej ulica Wiejska, dosyć duża przebudowa.
ale zdecydowanie poprawiająca komfort funkcjonowania. Warto wskazać, że w 2019 roku startowaliśmy z poziomu 3,5 miliona złotych, a dzisiaj mówimy o 40-milionowym zaangażowaniu środków na zadania, które teraz są realizowane. To jest taka zmiana skali, co zresztą widać na drogach. Panie Prezydencie, jakie ulice już zostały wyremontowane w Raciborzu? No byłoby to nudne, można powiedzieć, do wymieniania, bo to jest ponad 80 zadań, ale myślę, że warto wskazać na te, które każdy z nas pamięta, jak wyglądały przed przebudową, przed remontem i jak wyglądają teraz. Ulica Bema, każdy pamięta, jak wyglądała i jaka jest teraz. Ulica Cecylii, ulica Słoneczna, czy też ulica Kolejowa, ulica Kościuszki, ulica Łąkowa, ulica Wiejska. To wszystko są zmiany, gdzie uzyskujemy i lepszy komfort, i poprawę bezpieczeństwa. Wspomniał Pan o ulicy Słonecznej. Wiem, że mieszkańcy domagają się wprowadzenia na tej ulicy ruchu jednokierunkowego. Czy miasto ma takie plany? Teraz po zakończeniu remontu ulicy Łąkowej już nic nie stoi na przeszkodzie, aby wprowadzić tam zmianę. Aktualnie jesteśmy na etapie zakończenia konsultacji w tej sprawie i projektu organizacji ruchu i myślę, że w niedługim czasie ta zmiana zostanie tam wprowadzona. Podczas naszej rozmowy kilka razy odniósł się Pan do infrastruktury rowerowej w mieście. A myślę, że to taki temat bardzo ważny dla coraz większej ilości Raciborzan. Proszę powiedzieć, jak wygląda sytuacja ścieżek rowerowych w mieście i jak wyglądają plany w tym zakresie na najbliższą przyszłość. Dzisiaj Racibórz ma 40 km ścieżek rowerowych, ale warte podkreślenia jest, że 15 km z tych 40 zostały wykonane w ostatnich latach. I dzięki temu, że te nowe ścieżki, które powstały, łączą całą sieć, uzyskaliśmy możliwość płynnego przemieszczania się rowerzystów z jednego do drugiego punktu w sposób bezpieczny. A przecież warto pokazać też to, że w najbliższym roku powstaną nowe ścieżki. Mówimy tu o ciągu ulicy Słowackiego, Michejdy i Ogrodowej, ale też ulicy Pszczyńskiej i Żorskiej, no i Pocztowa i Nowomiejska, też odcinek, który każdemu rowerzyście da komfort poruszania się, no i bezpieczeństwo ruchu. Dziękuję Panie Prezydencie za rozmowę. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.